Stuart Houston ma 68 lat i mieszka na Long Island. Jak podaje magazyn New Yorker, Hitler miał przyrodniego brata Aloisa. Ten w wieku 14 lat opuścił dom rodzinny i wyjechał do Dublina, a następnie do Nowego Jorku, gdzie zasilił szeregi amerykańskiej marynarki. Po wojnie zamieszkał na Long Island i zmienił nazwisko na Stuart Houston. Zmarł w 1987 roku, pozostawiając po sobie jedynego syna, Williama Patricka. Ten miał z kolei trzech synów, a jednym z nich jest wspomniany Alexander Stuart Houston. Mężczyzna od lat unikał dziennikarzy, nie chcąc być kojarzonym z przywódcą III Rzeszy. Po licznych namowach zgodził się jednak udzielić wywiadu niemieckiemu dziennikowi Bild. Dziennikarze pytali go m.in. o jego zdanie na temat obecnych światowych przywódców. Stuart Houston przyznał, że głosowałby dziś na Angelę Merkel. Lubię ją, jest dobra, wydaje się inteligentną i sprytną osobą, stwierdził. Zupełnie inne zdanie ma z kolei na temat amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Donald Trump jest ostatnią osobą, o której powiedziałbym, że ją podziwiam. Zdecydowanie nie należy do moich ulubieńców. Niektóre rzeczy, które mówi, są ok, ale większość z nich, ocenił. 68-latek wypowiedział się także o swoim krewniaku. Nie można winić ludzi za ich daleką rodzinę, dodał. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to potomek pana z wąsem, to nie szczególnie mógł udzielić innych odpowiedzi na temat swoich sympatii wobec światowych przywódców. W końcu wiemy, jakie potrafią być lewicowe media. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat i nie zapominajcie o subskrybowaniu tego kanału, by zawsze być na bieżąco.